Cześć moi drodzy, miło mi się z Wami znowu spotkać na moim kanale, tym bardziej, że dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem o jednej z najpopularniejszych w Polsce wokalistek, Annie Wyszkoni, która zdobyła popularność z zespołem Łzy. I nikt wtedy nie spodziewał się, że były to dla niej bardzo trudne prywatnie czasy, bo coraz większą popularność, a także natłok zajęć musiała godzić z samotnym wychowywaniem syna. Później, gdy zdecydowała się na karierę solową, odnalazła także miłość. Ale jak to w życiu bywa, pojawiły się inne problemy, tym razem zdrowotne. W każdym razie, jeśli kochacie tę wokalistkę, lubiliście zespół Łzy albo chcecie się dowiedzieć, co teraz słychać u Anny Wyszkoni, dobrze trafiliście i powinniście zobaczyć ten odcinek, bo pani Ania przeszła też metamorfozę w ostatnim czasie, która pewnie Wam nie umknęła, a internauci zastanawiali się, czy zmiany są udane. Zdradzę Wam, co na ten temat powiedziała sama wokalistka, jakie ma plany na najbliższą przyszłość, a także jak zwykle cofniemy się także w czasie, więc będzie wszystko, co w moich odcinkach lubicie najbardziej, więc serdecznie Was zapraszam. Ale zanim przejdziemy do tematu, dzisiaj chciałam Was też zainteresować czymś, choć czymś zupełnie innym niż zwykle. Mówi się przecież, że gry są przeznaczone tylko dla dzieciaków, ale czy jednocześnie w takim razie oznacza to, że rozrywka w takim razie nie jest przeznaczona dla ludzi dojrzałych? A przecież to nieprawda. Dlatego dzisiaj chciałam Wam pokazać sposób na łatwą, przyjemną, a także rozwijającą rozrywkę. Za sprawą gry Matchmasters. Matchmasters to przyjemna gra, w której możecie grać w różnych modelach. Ja wybrałam 1 na 1 z przeciwnikiem i to, co jest najlepsze, to możecie grać z wylosowanym spośród 10 milionów użytkowników tej gry na całym świecie przeciwnikiem, ale także możecie wyszukać kogoś, kogo znacie, albo zaprosić go do takiej gry. Możecie także nawet tworzyć drużynę. No i co super, za sprawą tej gry możecie także wygrywać nagrody. Zobaczcie sami, na czym polega gra. Muszę dopasować 3 takie same znaczki obok siebie, żeby udało się je skasować. Natomiast jeśli będzie tych znaczków takich samych więcej, no to super. Zobaczcie, udało się. A co bardzo fajne, dla mnie partie są krótkie, więc mogę po prostu sobie zagrać krótko i przyjemnie w momentach, kiedy robię coś innego i chcę się na chwilę oderwać, albo na coś czekam, albo może gdzieś jadę. A zobaczcie, tutaj mam też tak zwane legendarne boostery. One pomagają mi w grze, a przecież nie dam się przeciwnikowi tak łatwo. Mój awatar to świnka. Kto mnie zna dobrze, kto oglądał Q&A, ten wie, że ja mam obsesję na punkcie świnek, ale Wy oczywiście możecie wybrać, co chcecie, a wybór jest bardzo duży. A jeśli chcecie zacząć grę z wysokiego C, to musicie pobrać ją z mojego linku, który znajdziecie w opisie, a także w pierwszym komentarzu. A jeśli wolicie, możecie też użyć tego QR kodu. Wystarczy, że użyjecie swojego telefonu, wejdziecie w aparat i zeskanujecie ten QR kod i wtedy już link do pobrania gry pojawi się na Waszym telefonie. A jeśli pobierzecie ją właśnie z tego kodu albo z mojego linku, to dostaniecie też coś super. Bo piniatę, która zwykle kosztuje w grze 10 dolarów, więc naprawdę warto, bo ona otwiera Wam drogę do różnych osiągnięć w grze. Dostaniecie więc różne dopalacze, naklejki, monety, stroje i szczęśliwe spiny. I nie zniechęcajcie się, bo ja też nie wiedziałam, co to jest spin czy buster, ale sobie grę ściągnęłam i naprawdę okazało się, że się dowiedziałam i przy okazji się nieźle rozerwałam. Można też zagrać w coś w rodzaju koła fortuny, a na dodatek oczywiście aplikacja jest darmowa, więc sprawdzenie, czy Was to, mówiąc krótko, kręci, nic Was nie kosztuje. Także nie zwlekajcie dłużej, pobierzcie grę i bawcie się świetnie. Ale to zaraz po zobaczeniu mojego odcinka, bo teraz przecież zaczynamy. Anna Maria Wyszkoni urodziła się 21 lipca 1980 roku w Tworkowie. A swoją taką drogę artystyczną rozpoczęła od muzyki, od czegoś, co muzyce towarzyszy, a dokładnie mam tu na myśli taniec, bo tańczyła w dziecięcym zespole Uśmiech. Ale nikt jej nie wróżył kariery tancerki, wręcz przeciwnie, bo wydaje mi się, że tancerka, a zakonnica to jakoś tak, wiecie, dość daleko. A ponoć wiele osób myślało, że zostanie pani Ania zakonnicą właśnie. Jestem wierząca, bardzo uduchowiona, ale nie byłoby to coś, w czym bym się spełniła. Ja potrzebuję rodziny, moich dzieci, mężczyzny u boku, mówiła później, komentując te pomysły po wielu, wielu latach. A w dzieciństwie mogła, mówiąc krótko, szpanować wśród rówieśników, bo jej mama pracowała w Czechosłowacji i przywoziła stamtąd różne szpanerskie gadżety. Pomarańcze, banany na święta były codziennością. Boże, były nawet lentilki i białe czeszki
z gumeczką i maleńką flagą na boku. A pani Ania jako nastolatka nawet wygrywała konkursy piękności. Już jako 14-latka bowiem została Miss Nastolatek gminy Krzyżanowice. Ale nie walczyła tylko o pokój na świecie. Wręcz myślę, że mogłaby się zbuntować, bo w ogóle przyznaję, że jako nastolatka miała taką buntowniczą naturę i raczej nie była do końca grzeczną dziewczynką. Jako nastolatka byłam zbuntowana, zamknięta w sobie. I choć wszyscy zastanawiali się, tancerka, zakonnica, ona ponoć nie miała wątpliwości, że w przyszłości chciałaby się zająć śpiewaniem i od dziecka śpiewała. Jak wiele dziewczynek, wliczając mnie, śpiewała do dezodorantu czy też do szczotki. Zawsze lubiłam śpiewać, a moją pierwszą sceną była scena w przedszkolu. Chciałam na niej stać, nie bałam się. Jakaś tajemnicza siła mnie tam ciągnęła. Potem pojawiła się ogromna fascynacja Sandrą, która śpiewała po angielsku, a ja z nią też po angielsku, tyle że z belgijskim akcentem. Kiedyś tata przywiózł z zagranicy kasetę wideo, na której Sandra opowiadała o swoim życiu, pokazała swój dom, w którym nad schodami wisiały złote i platynowe płyty. Dokładnie pamiętam tę chwilę, w której oświadczyłam moim rodzicom, że kiedyś będę miała dokładnie tak samo, że będę też mieć takie płyty i też zawisną nad schodami. Pierwsze zawisły, gdy mieszkałam jeszcze u rodziców, kolejne, gdy zamieszkałam w Raciborzu. Dziś wszystkie mają swoje miejsce nad schodami naszego podwrocławskiego domu. Myślę, że to wspaniałe móc tak spełniać marzenia z dzieciństwa. Ale po kolei, bo najpierw był gminny zespół Miriasz, z którym pani Ania zadebiutowała. I przerzuciła się z Sandry na Alanis Morissette, jeśli chodzi o fascynację. Ale jak to często bywa, rodzice traktowali to jako rozrywkę, a te właśnie zapewnienia o płytach wiszących nad schodami mieli za dziecięce marzenia. Dlatego z kolei chcieliby Ania miała poważny zawód. Więc ich córka, będąc dobrą córką, postanowiła skończyć studium finansów, żeby rodzice byli spokojni. Ale już w 1996 roku zadebiutowała jako wokalistka zespołu Łzy, z którym później wydała także kasetę demo. I na lokalnym rynku ten zespół nawet sukcesywnie zwiększał swoją popularność. Dokładnie pamiętam nasz pierwszy koncert. Weszłam na scenę w czarnej, porozrywanej, skórzanej kurtce, którą pożyczyłam od koleżanki. Miałam też na sobie długą, ciemną spódnicę, mówiła w wywiadzie dla Onetu. Jednak mimo, że na scenę ciągnęło ją od najmłodszych lat, wcale nie czuła się na niej pewnie. Na scenie nie do końca potrafiłam się odnaleźć. Miałam problemy z nawiązywaniem kontaktów. Byłam trochę wycofana, stałam z boku. Ale już 2 lata później pojawił się debiutancki album zespołu Łzy o tytule Słońce, z którego pochodzi m.in. utwór Aniele Mój. Zresztą o zespole Łzy kiedyś dawno temu zrobiłam odcinek. Znajdziecie go tu, więc on może nie będzie bardzo aktualny, ale jeżeli ktoś ma ochotę, to serdecznie zapraszam Was do karty. Tworzyliśmy wszystko razem, to była wspaniała współpraca i dzięki temu te piosenki były bardzo żywe, prawdziwe i opowiadały historię każdego z nas, opowiadała o powstaniu Agnieszki Anna Wyszkoni w rozmowie z portalem Infomusic. A 2 lata później ukazała się kolejna płyta o tytule W związku z samotnością, która okazała się być już bardzo dużym przełomem dla zespołu. Zdobyła status platynowej. To z niej pochodzą te piosenki, które chyba z zespołem Łzy kojarzycie najbardziej. Narcyz się nazywam, Agnieszka już dawno, opowiem Wam jej historię czy niebieska sukienka. I po latach zresztą Adam Konkol wyznał, że ta tytułowa Agnieszka, ta, która sprawiła, że zespół Łzy zdobył tak dużą popularność, istniała naprawdę i była to historia jego życia. Tyle, że naprawdę miała na imię Elżbieta. Ale tak jak Wam wspomniałam, na początku odcinka dla pani Ani nie były to wcale łatwe momenty w życiu prywatnym. Bo bardzo wcześnie została mamą, a potem także została sama z dzieckiem. Na głowie miała także rozwód, który oczywiście dla nikogo, myślę, nie jest przyjemnym doświadczeniem. Ale jak mówiła pani Anna, ją wzmocnił. Ale było też trudno z tego powodu, że nie do końca mogła też liczyć na takie wsparcie psychiczne rodziny, choć oczywiście rodzina starała się jej pomagać. Momentem przełomowym było dla mnie urodzenie Tobiasza. Miałam 21 lat i bałam się tego, czy uda mi się pogodzić macierzyństwo ze śpiewaniem. Tym bardziej, że z jego ojcem szybko się rozstałam i nie mogłam liczyć na jego wsparcie, a moi rodzice nie byli zadowoleni z tego, że postanowiłam w życiu na niepewny ich zdaniem projekt, czyli muzykę, a nie na jakieś bardziej konkretne zajęcie. Miałam nawet na tę okoliczność plan B.
Chciałam zostać nauczycielką matematyki albo psychologiem i na to bardzo liczyła moja mama, ale nie udało się już zatrzymać mojego pociągu. Mama powiedziała, że owszem, pomoże mi, ale żebym sobie nie wyobrażała, że moje macierzyństwo przeżyje za mnie. I tak właśnie było. Kiedy wyjeżdżałam, przejmowała opiekę nad Tobiaszem, ale po moim powrocie nie było taryfy ulgowej. Ale pani Anna wspominała też, że dzięki temu być może minęła ją tak zwana woda sodowa czy odbijają palma. Popularności nigdy nie odczuwałam zbyt drastycznie, bo od 16 roku śpiewałam i powolutku sukcesywnie pracowałam na to, by moja muzyka była coraz bardziej znana. Nie przeżyłam więc szoku, ani nigdy też nie miałam takiego momentu, że się w tę popularność rzuciłam na główkę. Natomiast przelatujemy przez okres z łzami, ponieważ w 2010 roku pani Anna zdecydowała, że odchodzi z zespołu. W tym czasie grupa miała już na swoim koncie 5 albumów studyjnych. I chociaż jest to bardzo ryzykowne, bo skoro jest się znanym pod szyldem, to już nie jeden wokalista przejechał się na tym, że ta solowa kariera nie szła tak dobrze jak z zespołem właśnie, to w przypadku pani Anny już od początku szło bardzo dobrze. Choć trzeba przyznać, że wielu fanów artystki było zaskoczonych, a nawet rozczarowanych tą decyzją. Po latach pani Anna tłumaczyła, że cele, a także gusta członków zespołu niestety przestały iść w parze z jej gustami i celami. I tak w 2009 roku premierę miał debiutancki krążek pani Anny, Pan i Pani, czyli jeszcze przed oficjalnym rozstaniem się z zespołem, i uzyskał status platynowej płyty. A pani Anna stała się jedną z topowych gwiazd w Polsce, dowodem na co może być jej udział w 2014 roku w Tańcu z Gwiazdami, kiedy jeszcze w tym programie występowały gwiazdy, które były popularniejsze od tancerzy, z którymi tańczą i którzy są znani z tego programu. Pani Ani partnerował Jan Kliment. Para dotarła do finału i zajęła drugie miejsce. Tak jak już Wam powiedziałam, pani Anna w młodości miała męża, był nim Adam, z którym ma syna Tobiasza, ale to po latach pani Anna ułożyła sobie życie na nowo i ślub, ani żaden inny papier nie był jej do tego potrzebny, ani do dzisiaj nie jest. Związała się ze swoim menedżerem, Maciejem Durczakiem, z którym ma córkę Polę. Ale też stałam się kobietą, mamą, inaczej układam sobie życie. Wiem, że jestem potrzebna, kocham i jestem kochana. Była też okazja za sprawą córki spojrzeć na macierzyństwo inaczej i porównać to macierzyństwo w wieku młodym z tym w wieku dojrzałym. Na pewno najważniejszym bodźcem do zmian była nowa miłość. Poza tym urodzenie Tobiasza i 2 lata temu Poli, która poprzestawiała wszystko w moim życiu. Inaczej teraz podchodzę do macierzyństwa. Jestem bardziej dojrzała, poukładana, z większą koncentracją chłonę każdy ruch Poli. Inaczej go postrzegam. Poza tym wiele wniosły zmiany zawodowe. Rozstanie się z dawnym zespołem, poznanie nowych ludzi, nowy zespół, z którym gram. To daje powiew świeżości, potrzebny w życiu. Ale właśnie, skoro ta miłość jest taka uskrzydlająca i tak dalej, to czemu pani Anna jednak nie zdecydowała się na sformalizowanie swojej relacji? Może będzie, to niewykluczone. Mówiła o tym ślubie, który się nie wydarzył, ale może się wydarzy. Na razie nie mamy w tej kwestii konkretnych planów. W tabloidach już parę razy nas pożenili. W branży mówią, że jesteśmy małżeństwem. Nie przeszkadza nam to, bo czujemy się jak małżeństwo. Jesteśmy ze sobą od wielu lat. Od 3 lat mieszkamy razem w małej miejscowości pod Wrocławiem. Czuję się tam bardzo dobrze. Zawsze marzyłam o tym, by mieć swój dom z ogrodem. Mieszkamy przy drodze prawie polnej, na której dzieci mogą się bezpiecznie bawić. Natomiast też w ostatnim czasie nikt nie wiedział, że pani Anna przeżywa osobisty dramat, ponieważ dowiedziała się o bardzo poważnej chorobie, a w życiu miała nowy priorytet. Chciała odzyskać zdrowie. Chodziło o złośliwego raka tarczycy i mimo, że udało jej się ze zdrowiem wyjść na prostą, bardzo ucierpiało na tym jej zdrowie psychiczne. Nie obyło się bez terapii. Korzystałam z pomocy psychologa, bo po chorobie musiałam ochłonąć. O tym też mówię głośno i przyznaję się, bo wiele osób boryka się z depresją, ze stanami lękowymi. Ludzie nie wiedzą, jak sobie z tym poradzić, a w dodatku wstydzą się tego i to przed samym sobą. Ale nie ma się czego wstydzić, bo żyjemy w czasach burzliwych, w ciągłym stresie i ciągłym pędzie, więc mamy prawo do załamania i trzeba korzystać z pomocy specjalistów, zapewniała. A właśnie, bo niewiele osób decyduje się mówić o swojej chorobie ze szczegółami, z tym, co jest w niej najbardziej zatrważające.
Pewnie za sprawą ludzi, którzy tego nie rozumieją i odczytują to jako lansowanie się na chorobie. Nie rozumieją tego, że mówienie o takich sprawach pomaga wielu osobom, które borykają się z takim problemem. Z tego powodu, że często wydaje nam się, że te gwiazdy takie niedostępne, ich życie jest bajkowe i zupełnie nie mają problemów tak zwanego normalnego człowieka. Kiedy okazuje się, że osoba, która być może dla kogoś jest w pewnym sensie idolem, ma taki sam problem jak ta osoba, która już czuje się tym zmęczona, załamana, to bardzo duży bodziec jest to dla tej osoby do walki z chorobą, bo skoro Anna Wyszkolni sobie poradziła, to ja też sobie poradzę. I dlatego myślę, że nawet jeżeli jednej osobie to pomoże, to taka gwiazda zdecydowanie powinna mówić o tym. A w przypadku pani Anny to jeszcze była jedna osoba, która ją do tego namawiała. Lekarz, ponieważ też wiele osób za sprawą właśnie chorób gwiazd później się bada. Powiedziałam o mojej chorobie medialnie na prośbę mojego lekarza. On uświadomił mi, jak mało osób wciąż się bada. Podzieliłam się swoją historią, żeby zachęcić ludzi do profilaktyki i żeby pokazać, że choroba może dotknąć wszystkich. Nikogo nie faworyzuje, nikogo nie wyklucza. Wszyscy borykamy się z podobnymi problemami, mówiła w Vivie. Choć nie ukrywała, że spotkał ją hejt, ale dzisiaj w sieci można być skrytykowanym za wszystko. Uwierzcie mi, za wszystko. Pani Anna natomiast jest wielką miłośniczką psów. W jej domu nie może zabraknąć wesołych czterech łapek. Ale właśnie pora opowiedzieć troszeczkę o tej metamorfozie, o której Wam mówiłam, bo pani Anna przeszła taką wyglądową metamorfozę, kiedy wróciła po czasie tej choroby, terapii do mediów. Wiele osób mówiło, że jej nie poznało. A fani zaczęli zarzucać jej operacje plastyczne. W końcu sama pani Anna zabrała głos. Czytam te komentarze i myślę sobie, że gdybym jeszcze naprawdę coś zrobiła, to słusznie bym obrywała, ale dbanie o zdrowy zgryz i szczupłą sylwetkę to chyba nic złego. Ja i moja nowa twarz życzymy Wam przyjemnego wieczoru. Natomiast muszę tutaj wspomnieć, że zespół Łzy przez jakiś czas później funkcjonował z nową wokalistką. Teraz znowu są tam jakieś niesnaski, w które nie chcę wchodzić, bo też nie o zespole Łzy mowa. Natomiast jeśli chodzi o zespół Łzy i Annę Wyszkolni, a dokładnie Adama Konkola, był konflikt między Anną Wyszkolni, a właśnie Adamem, czy też resztą zespołu. Mówiono, że wokalistka, mimo że rozstała się z grupą, wykonuje jej piosenki. Natomiast jeśli jesteście fanami, to pewnie dobrze wiecie, ale być może komuś umknęła informacja, że pani Anna wydała teraz nową płytę, która ukazała się 25 listopada i nosi tytuł Z cegieł i łez. Na pytanie, co znaczy ten tytuł, artystka odpowiedziała. Może być interpretowany na wiele sposobów. Jest on nazewnictwem do piosenki promującej ten album o tym samym tytule. Płyta jest zbudowana z mojej kobiecej wewnętrznej siły, z mojej delikatności, wrażliwości. Ten tytuł można też interpretować z takiej strony, którą podkreślam w wielu tekstach na tej płycie. Są momenty w życiu, które nas budują, które dają nam ochronę, ale są chwile, które mogą nas skruszyć w jednej sekundzie. No i właśnie tak to jest w życiu. Życie nikogo nie oszczędza. Dlatego bardzo często Wam mówię, że ja się skupiam na tych pozytywach, chcę Wam te pozytywy przekazywać i dzisiejszy wniosek z tej historii płynie chyba taki, że po każdej burzy wychodzi słońce. Mamy nadzieję, że pani Anna jeszcze długo będzie mogła prezentować nam swój talent na scenie, a także za sprawą nowych wydawnictw. Dajcie znać, czy Wy lubicie panią Annę, czy wolicie ją solo, czy być może wracacie do tych czasów z zespołem Łzy. I oczywiście jeszcze raz przypominam Wam o grze Match Masters, którą Wam dzisiaj pokazałam. Pamiętajcie, że link znajdziecie w opisie i w pierwszym komentarzu i za sprawą tego linku możecie pobrać tę grę z różnymi gratisami, które sprawią, że będziecie kozakami w tej grze. Więc jeśli macie ochotę na taką rozrywkę, zupełnie niezobowiązującą, to serdecznie Was zapraszam, żebyście się z nią zapoznali, a ja Wam już serdecznie dziękuję i oczywiście pamiętajcie, że widzimy się już niedługo na tym kanale. Do zobaczenia, moi drodzy. Pa, pa!